Hej, yo, cześć, witajcie. Ja jestem Maxer Polska, to jest film informacyjny po mojej nieobecności dwóch albo nawet już prawie 3-tygodniowej tak naprawdę. W sumie to nawet nie wiem, kiedy ostatni film był wrzucony? 2,5 tygodnia temu. Wstecz, który to będzie, nie wiem. Kiedy nagrywam to, widzicie. Powiem tyle. Dzięki z góry Beziemu i Danikusowi za to, że napisali pod ostatnim moim filmem, że mi się komputer po prostu zrypał, popsuł, tak. Słuchajcie, był taki deal, że po prostu, no, ja już od początku maja praktycznie widziałem, że coś z moim dyskiem jest nie tak. Gdy włączałem komputer, były jakieś aktualizacje, sprawdzanie danych dysku, sprawdzanie dysku, co chwilę coś innego. Jak wyłączałem komputer, to samo miałem. Jakieś skany, coś uszkodzone, pliki, usuwanie z partycji takiej i takiej, tych plików, tamtych plików. I tak to wszystko po prostu na siebie nachodziło, aż w końcu pięknego dnia przyjechałem sobie ze szkoły, odpalam komputer, a tam co? Miła niespodzianka. Oczywiście komputer zero reakcji, czarny ekran, tego się obawiałem, no i się doczekałem. Ja już wiedziałem, w sumie powiem wam tyle. Co maj, każdy maj, co roku, psuje mi się dysk. Dokładnie. Mój dysk poprzedni to było 1,5 terabajta. Był to wbudowany w mój komputer kupiony w sklepie, tak jest, że on jest cały odplombowany i tak dalej, a 5 lat gwarancji na jego miałem, jeszcze 3,5 mi zostało roku. Wszystko pozrywałem w pizdu, bo cały komputer oczywiście wymieniałem, karta graficzna, procesor i tak dalej, ble ble ble, wszystko wiecie. Wszystkie dane techniczne komputera są wypisane u mnie w informacjach na kanale. No i kupiłem sobie oczywiście drugi dysk rozruchowy, tak zwany, ponieważ ten pierwszy mój, dowiedziałem się, że będzie działał tylko jako do przechowywania danych, a nie do dysku, na którym może być postawiony system. Tak więc sytuacja wygląda tak, że już od 2 dni tak naprawdę, od 14 albo 13 czerwca, chyba 13 to był, 13 piątek chyba, nie wiem, albo 14 dopiero dostałem kompa. I no oczywiście na początku ogarniałem, krakowałem programy, tak, krakowałem, słuchajcie, nie będę kupował kurwa Vegasa, który kosztuje 2700 eurusów czy ileś tam za licencję roczną czy dwuletnią, tak? Czy tam jakieś Adobe Encodery, kurwa Adobe Premiere Pro CC, wszystko mam, najnowsza aktualizacja, więc mam nadzieję, że problemów z programem nie będę miał przez najbliższe pół roku. Fraps, oczywiście don't crack, mirror section, tak, w przyszłości go kupię, na razie hajsu brak, ponieważ no się wykosztowałem na ten dysk, kupiłem 2 TB z firmy WD. Poprzedni mój 1,5 TB też był z tej firmy, czyli lepszy. Jeszcze zainwestowałem w dłuższą gwarancję, 5-letnią, tak, nawet wam pokażę gdzieś na mailu zaraz, w sumie zaraz, dobra, to może zrobię cięcie i to skleję później. Tak więc cóż, no wchodzę w komputer, słuchajcie, pokleiłem sobie i teraz mam na nagrywanie 2 dyski. Pierwszy podstawowy dałem sobie 150 giga, dlaczego? Bo wcześniej miałem 700 giga. Nie był taki problem, słuchajcie, że po prostu gigabajty z dnia na dzień się zmniejszały i miałem niby to 700 giga, tak naprawdę 70 wolnego mi zostało po tym całym półroczu czy tam 8 miesiącach. Tak mi żarło po prostu te gigabajty, nie wiedziałem, co się cholera dzieje. I po prostu tym razem nie dałem się wychujać mojemu komputerowi, po prostu, bo wtedy tych 630 giga, bo 70 miałem wolnych tylko na te 700, gdzieś były w systemie, były ślepe gigabajty, w ogóle ich system nie widział, ja wszystkie foldery przeszukałem i w moich dokumentach niby siedziało 630 giga, wchodzę tam, słuchajcie, są 2 puste foldery, gdzie to 630 giga było, nie wiem, więc teraz byłem sprytny i sobie przy instalacji nowego dysku i tak dalej w BIOSie, żeby widział. Dałem sobie 150 giga na system i mam wyjebane. Na gry 150 giga, muszę wszystko usunąć, cały dysk. Słuchajcie, bo to są z starego systemu. Na szczęście ocaliłem sobie właśnie te dane z moich ostatnich 5-6 lat, tak jak zdjęcia i tak dalej, takie bzdety, wiecie, miniaturki, save'y i tak dalej z gier. Bo jakbym miał teraz naprawdę przechodzić na przykład, bo powiem wam szczerze, że mam nagrany prawie cały dodatek do Anno 1701, gdzie grałem ponad 35 godzin. Jedną misję robiłem 8 godzin, powaga, zobaczycie to. No to naprawdę, jakbym miał to od nowa przechodzić, to po prostu, no, zabiłbym się na miejscu, za przeproszeniem. Tak więc wszystkie gry, po tym podłączeniu do nowego, jako druga partycja, nie no, jako drugi dysk do mojego kompa, po prostu te gry są chujowe, bo ich w ogóle nie widzi i brakuje im jakichś elementów. Tak więc wszystko, co tutaj mam, niby 150 giga, jeszcze mam system numer 2, bo kiedyś źle sfailowałem i słuchajcie, mam czysty system, jak go usunąć, napiszcie mi, bo szukałem w necie, a formatowaniem nie chcę zrobić, w sumie mogę, bo jak te gry muszę wywalić i tak save'y sobie pokopiuję, w sumie nie, zacząłem nagrywać Bitwę o Śródziemie, część pierwszą,
Save już poszedł się pieprzyć, bo stary dysk sobie także sformatowałem w 5 sekund i mi wszystkie dane zniknęły. Tak więc teraz mam taki plus. Wcześniej miałem jeden dysk 550 giga na nagrywanie. To mnie strasznie ograniczało, a teraz mam nagrywanie 1,22 terabajta, to jest pierwszy dysk do nagrywania, i drugi 1,7 terabajta. To jest stary, to jest nowy. Na tym będę miał nagrania głównie, a tutaj będę zapisywał filmy i tak dalej. Co tutaj mam? Frapsure, jakieś tam zdety, OBS do streamingu, pliki dysk, nie wiem co to jest, wbiłem w dysk, a to już było, nie wiem czy to mogę wyjebać czy nie. No i najważniejsze rzeczy, nie? Tutaj mam konkursowe rzeczy z DK, nowe Origins Team, to będzie na konkurs na 5K widzów, więc już niebawem wyczekujcie. Takie wiecie, wdety, tagi do filmów, miniaturki, to było bardzo ważne, patrz ile tutaj tego mam. Tak w sumie pierwszy raz wam pokazuję takie rzeczy, nie? Jak to tutaj u mnie wygląda. Są też nawet na przykład takie rzeczy jak StarCraft i tak dalej. Serie, o których jeszcze nie mieliście pojęcia, a miniaturki już istnieją od paru nawet lat, niektóre. Mogę przyznać się, czekajcie, że jest tu jakaś gra, od której na przykład jak już przed na przykład czekajcie Metro Last Light, to już robiłem na przykład miniaturki kiedy? Boże, X czasu temu, chyba przed premierą już. Tak więc sobie spokojnie siedzę, bo w przyszłości będzie 2033 i tak dalej, i tak dalej. Tak chciałem po prostu informować, że żyję, ale reaktywacji kanału póki co nie będzie. Słuchajcie, muszę się pozbierać, muszę poreinstalować te gry, muszę pouploadować wszystkie ze starego dysku filmy. Jakie to wam na razie nie powiem. W każdym bądź razie ważne filmy. Tak więc reaktywacja kanału. Słuchajcie, mamy 16 i dzisiaj mam nadzieję, że to wrzucę. To kiedy będzie reaktywacja? Ja myślałem o 20. 20, czyli w piątek, ale słuchajcie, jak to wiecie, że terminarze są w niedzielę, to byście nie wiedzieli, co jest na piątek, sobotę i niedzielę zaplanowane. W sumie sam na razie nie wiem, co będzie w te dni, ale będzie coś z podstawowego schematu, czyli coś typu Anno i tak dalej, Battlefield 4, bo mam tam trochę tego wrzuconego do przodu, tematyczne nawet z Bezim. Tak więc wiecie, co was będzie czekało w te 3 dni, bo dopiero w niedzielę będzie terminarz. Nie będę robił terminarza na 3 dni, bo to będzie bez sensu. W niedzielę będzie terminarz i normalnie będzie cały tydzień. Słuchajcie, ja miałem plan, żeby zrobić 5 filmów dziennie jako reaktywacja, bo wszystko mi spadło o 50%, chodzi o wyświetlenia na YouTubie i tak dalej. Trochę lipa z tym, ale niestety tak nie podołam, bo jest też kupa innych rzeczy, które muszę ogarnąć w trakcie. Tak więc 5 filmów dziennie nie da rady, ale na razie mam nadzieję, że powrócimy do stanu 3 filmy dziennie. Ale powiem wam tyle, że będzie jeszcze taki jeden mały filmik pokazujący wam, co możecie zobaczyć w te wakacje u mnie na kanale. Ja sobie taki trailer zrobię wakacji po prostu. Zobaczycie, nic wam nie będę na razie zdradzał, ale powiem tyle, po wakacjach będę miał lustrzankę i będzie troszeczkę typowo pewnie kanał też vlogowy. Znaczy nie wiem, czy od razu po wakacjach, czy dopiero jak tam będzie PGA i na nie pojadę i jakieś tam materiały pewnie full wam dostarczę, bo planuję sobie kupić dwa razy do lustrzanki po 64 giga i do tego zabieram laptop 500 giga, więc dużo nagrań mam nadzieję, że przywiozę. Tak więc wiecie, że po wakacjach może mój kanał ulec zmianie, że będzie na przykład jeden film dziennie, jeżeli chodzi o single player i tak dalej, jeżeli chodzi o gry, a drugi może być na przykład jakiś vlogowy czy coś, nie? Nie wiem, zobaczymy. Nie mam na razie takiego większego pomysłu na to wszystko. Trochę się rozgadałem w sumie, ale przekazałem trochę wam informacji, jak to wszystko się prezentuje. Teraz mogę nagrać po prostu 10 display w przód, mogę to trzymać na dyskach i będzie git. Nie muszę się śpieszyć. Gorzej jak wtedy mi walnie dysk, nie? O to się obawiam. Ale jak coś, to odzyskiwanie danych za 200-300 zł, co tam, wartości dysku. Dobra. Tak więc cóż, powiem tyle. Na najlepszej firmie do dysków, czyli WD, się przejechałem, bo dwa razy już mi walnął właśnie z tej firmy. A teraz zamówiłem jeszcze raz tyle, że wziąłem teraz ubezpieczenie rozwinięte do wszystkich poszczególnych, czyli od kradzieży, od zalania piciem, tak było napisane w umowie. W ogóle kto kurwa może, nie wiem, chyba że ktoś na komputer ma na kolanach rozkręcony i kubek kładzie sobie na podstawce od dysku czy od czegoś, nie, no to spoko, jak mu się rozleje, nie, no to ubezpieczenie też to oblega, nie. Dobra, to już też nie wnikam. Dobra, tak więc wiecie, od piątku prawdopodobnie, jeżeli nie, to startujemy od niedzieli równo z terminarzem, albo od poniedziałku, nie wiem, piątek, niedziela, poniedziałek, kolejne dni, sorry, ale muszę teraz, mówię, ogarnąć wszystkie gry, pobrać, ogarnąć jeszcze dyski,
poogarniać miniaturki i tak dalej, bo ja nie wiem, co się po prostu dzieje, mam taki zapizdziaj tutaj wszędzie wszystkiego. Programy już jest, to jest najważniejsze, wszystko pokrakowane, więc już taki plus. Chcecie tu online, kucie, że jestem piratem, to life is brutal, dobra. Czy coś jeszcze chcę wam powiedzieć w sumie? Co ja miałem wam pokazać? Na mailu. A, to że gwarancja 5-letnia, bo się wkurwiłem na te dyski, że mi się co roku palą. Nie no, już nie będę wam pokazywał, więc cóż, dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że wytrwaliście przez te 2 tygodnie, co mnie nie było. W sumie mógłbym na tablecie oczywiście wam filmy ustawić, bo ja mam przesłane 70 do przodu filmów. Ale na tablecie po prostu ja byłem 15 minut na necie, tu dostawałem zielonej gorączki, więc... Odpuściłem sobie to wszystko. Dobra, dzięki za uwagę. Komentujcie. Powrót kanału już na dniach. Filmik, mam nadzieję, że do końca tego miesiąca się pojawi. Co będzie w wakacje, bo będzie naprawdę się działo. Dobra, tak więc cóż. Jeszcze raz dzięki już po raz 4, więc trzymajcie się. Cześć, pa, pa.